Władysław Sław Reymont, chłopi, część trzecia. Wiosna. Koływała się w sobie przez chwilę, ale chęć obejrzenia wszystkiego przemogła i wzięła się na lewo, dłuższą nieco drogą. Kuźnia stojąca, pierwsza zaraz z brzegu, była zamknięta i głucha. Jakiś przodek odwozu i niecoś zardzewiałych pługów leżało pod ścianami, ale kowala ani widu, ani słychu. Jeno kowalowa rozdziana do koszuli kopała grządki w sadzie wzdłuż drogi. Przestawała teraz przed każdą chałupą wspierając się o niskie kamienne płoty, Przeglądając ciekawe obejścia, opłotki, wytarte sienie i okna, psy ujadały na nią niekiedy, ale obwąchawszy, jakoby znać poznając swojaczkę, wracały legać na przyzbie w słońcu. Ano ci teraz szła wolniuszko, krok za krokiem ledwie dychając z utrudzenia, a bażej z uciechy serdecznej sunęła się tak cichuśko, jako ten wiatr, który raz po raz powiewał po i gmerał w rudych baziach olch, a szare były niewidne Kej te płoty, albo ta ziemia miejscami już, Przesychająca, albo zaś kiedy ten chudy cień od drzew nagich padający na ziemię, że jakby jej nikt to nie spostrzegł. A radowała się całym sercem, że wszystko takie znajduje, jako była, zostawiła jesienią. Śniadania musieli ważyć, bo korzyło się z kominków, a gdzie nie gdzieniegdzie z wywartych okien buchały zapachy gotowanych ziemniaków. Choć to i dzieci krzykały tu i ówdzie, albo i gęsi stróżujące przy gąsiętach podnosiły często strwożone gęgoty, a dziwnie cicho, i pustu było we wsi. Słońce już, ano, ano podniosło się na pół drogi do południa, i siło, kiedy tym szczerym złotem i jeło się przeglądać w stawie. A nikt to się jeszcze nie kwapił w pole, żaden wóz nie turkotał z opłotków, nie poskrzypywały pługi ciągnące na rolę. A na jarmarek musiały pojechać, albo co, myślała Agata. Bacznie się jeszcze rozglądając po chałupach. Wójtowe stodoły rzuciły się nowym drzewem spośród sadów bezlistnych, a gulbasowa chałupa obok stojąca Miała oberwane poszycie, że łaty dachu widać było kej te żebra nagie. Jatry zerwały, ale wałkoniowi nie chciało się naprawić. Mruczała. A w podle zaś pryczki siedziały w starej pokrzywionej chałupinie. A z powybijanych szyb wyzierały słomiane wiekcie, a oto i sołtysowa chałupa szczytem do drogi na starą modę. Zanim też płoszków dom na dwie strony zamieszkały, potem balcerków, posiedzenie poznałaby nie wiem gdzie, bo dom był znaczny, że to. Dzieuchy popstrzyły wapnem szare ściany, pofarbowały ramy okienne na niebiesko. Pierwsze gospodarze i bogacze lipieckie. Słońce jeno grało w czystych szybach, ściany jaśniały, jakoby znowa pobielone. Obejście było obszerne, budynki w stawiane, a proste, tak galante, że nie jeden i chałupy takiej nie miał, płoty całe i wszystko w takim porządku, kieby u jakiego Olendra na koloniach nie było lepiej. A dalej dom głębów. I inszych, które wszystkie jako ten pacierz na pamięć wiedziała. Ale wszędy jednako było cicho i pusto. Jeno, w sadach czerwieniły się pościele wietrzone i różne przyodziewki. A jeno gdzie niegdzie uwijały się porzdziewane do koszul kobiety przy kopaniu grządek. W zaciśnych miejscach sadów kapuściane wysadki już puszczały zielone warkocze. Z ogniłych łubów to zaś pod ścianami lilie wyrastały z szarej ziemi, bladymi kłami rozsady wschodziły pod przykrywką tarniowych gałązek. Drzewa stały w nabrzmiałych, lepkich pąkach, a wszędzie pod płotami burzyły się pokrzywy i chwasty różne, i krze agrestowe obwiane były jasną, młodziuchną zielenią. A choć to i najprawdziwsza zwiesna siała się prosto z nieba, i tętniąca była w każdej grudce ziemi napęczniałej, a tak jakoś smutnie się widziało w lipcach cicho i dziwnie pusto. A chłopa to nie na lekarstwo nigdzie, nic jeno na sądy poszły, albo na zebranie je zwołały. Tłumaczyła tak sobie wchodząc do kościoła otwartego na rozcież. Po mszy już było. Dobrodziej spowiadał w konfesjonale i kilkanaścioro ludzi z dalszych wsi. Siedziało w ławkach, w cichości, w skupieniu, że jeno chwilami ciężkie wzdychy rwały się na kościół. Albo to jakie słowo pacierza głośniejsze. Od lampki płonącej, uwieszonej na sznurze, przed wielkim ołtarzem, wlekły się pasma dymów niebieskawych, ku wysokim oknom, przez które padało słońce, za szybami ćwierkały wróble, fruwając niekiedy pod nawami. Ze źdźbłami w dziobach, a czasem jaskółki wpadały ze świegotem przez wielkie drzwi, pokołowały błądząco w ciemnościach i chłodach murów i uciekały chyżo na świat jasny. Zmówiła jeno krótki pacierz, tak już było jej pilno do kłębów, ale przed kościołem Zaraz spotkała się oko w oko z Jagustynką. Jagata, krzyknęła tamta z wydziwieniem niemałym. A żywie, żywie jeszcze gospodyni, że chciała ją w rękę pocałować. A powiadali, że jeszcze już nogi wyciągnęli gdzieś w ciepłych krajach. Ale wam ten lekki chleb Jezusowy na zdrowie nie poszedł, bo coś mi na księżą oborę patrzycie, mówiła, szydliwie ją rozglądając. Wasza prawda, gospodyni, wasza. A tom ledwie już dowlekła kosteczki. Dojdę se już po a w rychle dojdę. Do kłębów śpieszycie? A gdzieżbym bym to szła? Krewniaki przecież. Radzi was przyjmą, torebeczki dygujecie, nie z gorsze, a jakiś grosz też być musi w supełkach, to już ci, że chętliwie, przypuszczą waju do krewniactwa. Zdrowi bych są, nie wiecie? Markotne jej były takie przekpienki. Zdrowi. Jeno Tomek słabował ździebko, to się teraz lekuje w kryminale. Głąb, Tomasz? Nie powiadajcie, bo mnie nie do śmiechu. Rzekłam, a dołożę, że nie sam siedzi. A z dobrą kompanią, bo z całą wsią i morgi nie pomogą. Kej sąd przeskrzybnie drzwiami, a okratuje. Ok Jezus Maria, Józefie Święty, jęknęła jako słup, stając w zdumieniu. Bierzcie rychlej do Tomkowej, to się tam na pasiecie nowinkami barzej niż miód. Świętują się chłopy. Aż miło zaśmiała się urągliwie, a złe jej oczy strzelały z nienawiścią. Agata powlekła się ogłuszona, nie mogąc jeszcze uwierzyć. w Wsłyszane spotkała kilka znajomych kobiet które ją przywitały dobrymi słowami, zagadując o tym i owym, ale jakby nie słyszała pogwary, rozdygotana w sobie strachem, coraz zjadliwszym, że już z umysłu przywalniała, by się opóźnić sprawdzenie tych nowin piekących. Długo siedziała, pod sztachetami plebanii, bezmyślnie patrząc na księży dom, na gangu stojał bociek, na jednej nodze jakby naglądał psów baraszkujących pod żółtymi uliczkami ogrodu. A jambroży z dziewką okładali nową darminą boki klombu, którem się już rudził kiedy szczotką żelazną, Tymi młodymi chlustami kwiatów przeróżnych. Dopiero wzmógł się na siłach, Chyłkiem ruszyła w opłotki kłębowego domu, Stojącego tuż w rząd z plebanią. Z dygotem już szła, Czepiając się płotów, latając przetrwożonymi oczyma po sadzie, chałupie, siedzącej w głębi, aleno krowy pod oknami chlipały głośno z cebratek. Sień była wywarta na przestrzał, że dojrzała maciorę z prosiętami, wylegującą się w błocie podwórza i kury pilnie grzebiące w gnoju, podjąwszy próżną już cebratkę, bo śmielej było jej z czymś w garści wejść, wsunęła się do wielkiej, mrocznej izby. Niech będzie poch falony... Ledwie wykrztusiła, a na wieki, kto tam? Zwał się po chwili zajękliwy głos z komory. Być to ja, Agata. Jezu, jak ją spierało pod piersiami. Agata! A widzieliście no, moi ludzie Agata, gadała prędko kłambowa, ukazując się na progu z pełną zapaską pieszczących gąsiąt, stare zaś sykiem gęgotem dyrdały za nią. No, to chwała Bogu. A powiadali ludzie, jakoście jeszcze na gody pomarli. Nie wiada było i kaj, że nawet mój zbierał się do kancelarii na przewiady. No siadajcie, strudzeni pewnikiem jesteście. Gęsi się ano lęgną. Pięknie się wywiedły ich aż tyle. A będzie kopa bez mała, bez pięciu. Chociaż przed dom, bo Trzeba ich podkarmić, Przypilnować, aby Stare nie stratowały. Wybrała je starannie Z zapaski Na ziemię, Iż zaroiły się Kej te żółciuchne pępuszki, A stare Jeły radośnie gęgotać, A wodzić Nad nimi dziobami. Kłębowa Wyniosła deseczkę posiekanego jajka, Wraz z pokrzywami i kaszą, Przykucnęła przy nich, pilnując bacznie, Bo stare kuły w drobiazg tratowały i kradły jedzenie, Jako ino mogły, rejwach czyniąc krzykliwy. Siodła te wszystkie będą, Zauważyła, siedząc na przyzbie. A już ci. A z wielkiego gatunku organiścina odmieniła mi jaja. Ech, że trzy swoje dawała za jedno. A dobrze. I żeście już ściągnęli do chałupy roboty tyle, że nie wiada gdzie w przód pazury zaczepić. Zaraz. Się wezmę do roboty zaraz, jeno moc nieco nabiorę. Chorzałam i całkiem się wyzbyłam z sił, ale niechaj ino wydycham to zaraz. I chciała się podnieść, chciała iść, by się wziąć za robotę, jaką ale chodzina jedno się potoczyła na ścianę i z jękiem padła. Docna widzę, zwiądliście, nie do roboty już wam, nie, rzekła, ciszej rozpatrując jej twarz siną, obrzękłą i dziwnie pokurczoną postać. Zakłopotała się tym oglądem i strapiła, że nie tylko wyręki mieć z niej nie będzie, ale gotów się jeszcze kłopotów nawiązać. Snać poczuła to Agata, bo się lękliwie, przepraszająco ozwała: Nie bójcie się, nie będę wam zawalała miejsca. Nie cisnęła się do miski, nie. Wydychnę se ino i pójdę. Chciałam jeno obaczyć wszystkich, popytać, ale se pójdę. Łzy cisnęły się do oczu. Nie wyganiam was przecież. Siedźcie, a wola wasza będziecie iść, a se pójdziecie. A kaj to chłopaki? Pewniakiem w polu stąkiem zapytała wreszcie To nic nie wiecie? dość wszystkie w kreminale. Agata jeno ręce spletła w niemałym krzyku boleści powiedziała mi już to słowo Augustynka Jeno uwierzyć nie mogłam. Najczystszą prawdę wam rzekła, tak ci jest, jak jest. Wyprostowała się na te wspominki, a po wynędzniałej twarzy posypały się ciężkie łzy. Agata patrzała w nią jak w obraz, nie śmiejąc już dopytywać się. Mój Jezu. Sąd ci tu był we wsi ostateczny. Hej rano wieli wszystkich i do miasta powiedli, ostatnia godzina, powiadam wam, ostatnia, że dziw, jako żywię jeszcze ten dzień i jasno oglądam a to już jutro będzie całe trzy tygodnie, a mnie się widzi, jakoby to wczoraj się stało. Ostał jeno w chałupie Maciek. Wiecie? Idzie łóżyska, które teraz gnój powiezły w pole. I ja, sierota nieszczęsna, a poszły ścierwy. To własne dzieci tratujecie, jako te świnie, krzyknęła naraz na gęsi. Pilu się, pilu, 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 pilu się. Nawoływała gąsięta, bo całym stadem z matką na czele ruszyły w opłotki. Niech się zabawią, przypilnuję bacznie. Ruchać się nie możecie, a gdzie wam, tam, za gęsiami biegać. Już meź dziepko, chorość odeszła, skoro jeno w te progi stąpiła. To pilnujcie, narządzę wam. Coś do jedzenia, może mleka uważać. Bogu wam zapłać gospodynie, ale sobota to ci wielkopostna, to z mlekiem jeść mi nie godzi. W rządku dajcie jaki garnuszek, chleb mam to se w drobie i pojem galanto. Jakoż kłębowa wnet jej przyniesła o osolonego w rządku na miseczce w którym stara wdrobiła chleb i pojadała zwolna, dmuchając w łyżkę, a kłębowa zaś przysiadła w progu i oganiając otrzyma gąsięta, skubiące pod płotami, znowu powiedziała. O to poszło. Dziedzic sprzedał go kryjomo, przed lipcami Żydom. Jeli gowne trąbać. Krzywda była taka, sprawiedliwości znikąd. To i co miały począć? Do kogo iść ze skargą? A do tego zawziął się na cały naród, że nie jednego komornika ze wsi do roboty nie zawołał. Zmówili się też, i całą wsią poszli swojego bronić. Ile ino narodu było? Powiadali, że wszystkich karać nie pokażą, jeśli by na to przyszło, ale nikt o tym nie pomyślał. Bo jakże? Za co to mieli karać? Przeciech, o swoje jeno zabiegali. Poszli do poręby, pobili rębaczów, że po dobrej woli nie ustąpili, pobili dworskich i wszystkich, a no zboru wygnali. Na swoim postawili, a z sp po sprawiedliwości. Bo póki z lasu nie wyjdzie, co jest czyje, Ruchać go nikt prawa nie ma. Ale się dużo przy tym pomarnowało naszych. Starego Borynę przywieźli z rozłupaną głową. Borowe ci go tak uszlachtował, a tego, tego ci znowu antek Borynowy zakatrupił za ojca. Jezus zakatrupił na śmierć, na śmierć. A stary do dzisiaj jano choruje. I bez rozumu zgoła leży. Już się on najbardziej ucierpiał. Ale i drugie też nie mało. Szymek dominikowej miał przetrącony kulas. Mateusz głąb był tak pobity, że go aż przywieść musieli. Płoszce Stachowi rozwalili łeb. A drugim dostało się też dosyć że i nie spamiętać co i kom. Nikto się tym zbytnio nie frasował, nie narzekał, bo swoje dokazali. Wrócili też bujno ze śpiewem, kej po, ten, po tej wojnie wygranej, całą noc w karczmie z uciech i pili, a barzej pobitym gorzałkę do chałup nieśli. A na trzeci dzień, jakoś w niedzielę, śnieg padł mokry. Zrobiła się taka plucha od samego rana, iż trudno było nosa wyścibić na dwór. Zbieraliśmy się właśnie do kościoła iść, kiedy gulbasowe chłopaki poczęły na wsi krzyczeć Strażniki jadą, strażniki. Jakoż może w pacierz przyjechało ich ze trzydziestu, a z nimi urzędniki i cały sąd. Rozłożyli się na plebanii, no, że już nie wypowiem, co się działo, kiedy zaczęli sądzić, wypytywać, zapisywać, a naród po kolei brać pod strażę. Nikt to się nie opierał, żaden pewny był swego. A wszystkie kej na spowiedzi przeświadczały i prawdę szczerą mówiły. Dopiero pod wieczór skończyli i chcieli zaraz całą wieś wraz ze wszystkimi kobietami brać, ale podniósł się taki krzyk, a ten płacz dzieciński, że chłopy już się za kołami oglądali. Dobrodziej musiał cosik przełożyć starszym, że nas poniechali. Nawet kozłowej, silnie wygrażającej wszystkim nie wzięli. Chłopów jeno samych zabrali do kryminału. Antka zaś Borynowego w postronki kazali wiązać. Jezu się, jezu, postronki przykazali wiązać i wiązali, ale porwał ci jakiej te nicie nadgniły, aż się przelękły wszystkie, bo wydał się, jakby mu dur do łba przystąpił, albo i zły opętał, a on stanął przed nimi, a w oczy im rzekł. Szkujcie mię mocno w kajdany i pilnuj ta, bo wszystkich zakatrupie i sobie co złego zrobię. Tak się Ano zapamiętał, że mu ojca zabili, sam Ano ręce podał w żelaza, same nogi nastawił i tak go powieźli. Jezu miłości! Mario jęczała Agata, widzę zawdy i do samej śmierci nie zobaczę jak ich brali w mojego z chłopakami w płoszków, pryczków głębiu wzięli wachniaków, balcerków w soków. A tyle jeszcze drugich wzięli, że więcej niż pięćdziesiąt chłopa popędzili do kryminału. Że i rozum ludzki nie poradzi wypowiedzieć, co się tutaj działo, jakie płacze, jakie płacze się krwawiły, tych wrzasków lamentliwych, nie tych przekleństw straszliwych. A tu z wiesna Nadeszła, śniegi rychło spłynęły, role podeszły, ziemia się prosi o obróbkę, czas na orki, czas na siewy, czas na wszystkie roboty, a robić nie ma komu. Wójt, jeno ostał i kowal, a i tych kilku, Staruchów ledwie się ruchających, a z parobków jeden to głupawy jasiek przewrotny. A tu czas przychodził rodów, że już poniekąd zległy, krowy się też cielą. O chłopach też trzeba myśleć, podwozić im, to pożywienie to grosz jaki, albo i tę czystą koszulę, a roboty innej tyle, że już i nie widać za co się przudzi brać, samym przeciech nie uradzi. A najemnika dostać nie można po drugich wsiach, boć każdy sobie przudzi. Obrobić musi. Nie puszczą ich to rychło, Bóg ta wie kiedy. Jeździł do urzędu ksiądz, jeździł i wójt i powiadają, że kej śledztwa skończą, to ich popuszczają, że to sądy mają być później, ale już trzy niedziele przeszło, a jeszcze nijeden jeden nie wrócił. Rocho też we czwartek pojechał dowiadywać się. Boryna, żywie to jeszcze? Żywie, jeno ledwie dycha i do rozumu nie przychodzi, jako ten klocek leży. Zwoziła hanka doktorów, znających się, nic nie pomaga. Juści, pomogą tam doktory, gdzie kto na śmierć chory. Zmilkły, wyczerpane wspominkami, kłębowa zapatrzyła wskroś sadu na daleką topolową drogę, wiodącą do miasta. I popłakiwała z cicha nos, cięgiem usierając. Potem zaś krzątając się pilnie, kele, narządzenia obiadu opowiadała zwolna wszystko, co się stało we wsi przez zimę, a czego Agata zgoła nie wiedziała. Aż stara rozpletła ręce, pochyliła się ku ziemi i ze zgrozy i zdumienia, bo te nowinki, kej kamienie spadały na nią i przejmowały duszę taką zgryzotą i bólem, że chlipać cicho poczęła. Mój Boże, tam we świecie cięgiem myślałam o lipcach, ale żeby takie sprawy się działy, to by nawet i do rozumu nie przychodziła tom nawet póki życia długiego nie słyszała o podobnym. Złe się tutaj osadziło na dobre, czy na złe, a już ci, że jakby na to przychodziło. A może jeno dopust Boży za złość ludzką i grzechy. Pewnie, że nie inaczej. Pan Jezus każe choćby za takie śmiertelne grzechy jako to Antek z macochą. Nowe zaś przewiny idą, stają się na wszystkich oczach. Już Agata bojała się rozpytywać o więcej tylko podniosła roztrzęsione rękę i jeła się śpiesznie żegnać, pacierz mamląc gorący. Nieszczęście takie padło na cały naród i Boryna też leży bez duszy, a powiadają, ściszyła głos, obzierając się strachliwie, jako Jagusia, już się na dobre z wójtem sprzęgła. Heh, nie stało antka, brakło Mateusza, brakło drugich parobków. To dobry pierwszy z brzegu, byle ino wygodził. O świecie, świecie! jęknęła, załamując ręce ze zgrozy. Stara się już nie ozwała. Poczuła się znagła utrudzona i tak przejęta tymi nowinkami, że powlekła się do obórki wypoczywać. Dopiero o samym zachodzie dojrzeli ją wlekącą się nawieść do znajomków. Powróciła zaś, kiedy już u kłębów siedzieli przy wieczerzanych miskach. Łyżka na nią czekała i miejsce już ci nie pierwsze, ale zawsze nie ostatnie, bo przy kłębowej. Jeno, że pojadała mało, wiele, hej to dzieciątko przebierne. Pogadując cicha o świecie, to o tych odpustowych miejscach które była, schodziła, aż się nie mało temu nadziłowali. Zaś już noc zapadła, że nawet i zorze grające po szybach przygasły i wieś do cna ogłuchła. Zapalili w izbie światło i jeli się zwolna do snu sposobić, wtedy Agata Wyniesła swoje torebeczki pod światło, wyjmując z wolna różne różności, jakie przyniosła. Otoczyli ci ją zwartym kołem, tając przydechy i dziw jej, nie zjadając zagorzałymi oczyma. A ona najpierw po obradziku poświęconym rozdała każdemu, potem zaś sznury paciorków dziewuchom, a tak pięknych, że ino grały farbami. Wrzask się bez to czynił w izbie, tak jedna przez drugą cisnęły się do lusterka, przymierzając cieszyć się sobą i szyję wzdymając. Kiej te indory napuszone, A to i koziki sielne, Prawdziwe, Misiarskie, Nalazły się Dla chłopaków. I cała paczka Machorki dla Tomasza. W ostatku Ila kłębowej Wyjęła Fryskę szeroką, Wzburzoną i kolorową Nicią Obdzierganą że gospodyni aż wręcz plasnęła z wielkiej kontentości. I wszyscy radowali się niemało, nie raz i nie dwa oglądając te śliczności, ciesząc oczy podarunkami, a ona rada wielce z niemałą lubością powiadała, co ile kosztuje, gdzie to kupione. Długo w noc siedzieli, poradzając jeszcze o nieobecnych. Aż strach za grdykę łapie, Tak cicho na wsi, Zauważyła w końcu Agata. Gdy przymilkli I opadło ich głuche, martwe milczenie, Gdzie to po inne roki w tym zwiesnowym czasie, to aże się wieść trzęsła od wrzasków i śmiechów. Bo jako ten grób otwarty widzi się całą wieś, że jeno kamieniem przywalić i krzyże postawić, że nawet pacierza nie będzie miał kto zmówić, nie nam szedać, potwierdziła smutnie Kłębowa. Prawda? Prawda? Pozwolicie, gospodyni, to bym ano na górkę poszła. Kości me bolą po drodze i oczy już śpik może. A śpijcie, gdzie wam to upodobno przylgnąć. Miejsca nie brakuje. Stara wnet Pozbierała sakwy, jeła się wsiące skrobać po drapce, gdy kłębowa zaczęła mówić za nią przez wywarte drzwi, ale malem, mało mnie zahaczyła wam powiedzieć, że wzięli waszą pierzynę ze skrzyni. Marcycha chorzała w zapusty, na krosty. Ziąb był taki, Przyodziać nie było czym, toś wasę pożyczyli odwaju. Pierzyna, już wywietrzona i choćby jutro, a zaniesie się ją na górę. Pierzynę? wasza wola. Juści. Kiedy było potrzeba Juści, Chyciło ją tak coś. Zagarzyciel, żurwała, dowlekła się po omacku do skrzyni, przykucnęła i podniósłszy w wieku, jeła śpieśnie drżącymi rękoma błądzić, obmawcywać swoje wiano śmiertelne. Już ci pierzyny nie było, a nową całkiem ostawiła. W czystym obleczeniu, nierazu nie używaną, gdy się z tych należnych piórek po pastwiskach uściubała, byle mieć na tę ostatnią skonania godzinę a wzięli ją. Wzięli? Płacz ją w żałośliwości pełen, że dziw jej serce nie pękło i długo pacierz mówiła łzami. Go polewając gorzkimi. Długo płakała i boleśnie, a cichutko skarżyła się Jezusowi kochanemu na krzywdę swoją. Jezusiczku, noc musiała już być duża. Bo anokury, kury piać zaczęły na północek albo i na odmianę.